Cześć, krótka prezentacja automatycznego zwijacza do węża ogrodowego firmy Wewor. Zestaw śrub do montażu, pistolet zraszający z kilkoma trybami. Taki prosty pistolet, mocowanie do ściany z kołkiem zabezpieczającym. Cały bęben z przewodem doprowadzającym wodę i z wężem do podlewania. Końcówka węża doprowadzającego jest zakończona szybko złączką na jedna druga. No i tutaj mamy wkrętkę do kranika. Węż o długości 25 metrów, o średnicy 15 mm. Rączka do transportu jest składana. Uważam, żeby nie przekręcić, żeby ten plastik nie pękł. Troszkę luzu minimalnego zostawiam razem z tą uszczelką gumową. Na razie trzyma się bardzo dobrze. Tak to będzie wyglądać. Myślę, że to będzie spore ułatwienie. Uchwyt zabezpieczamy zawleczką. Kiedy pociągamy szczuciem, to blokada się zwalnia i wąż nam wraca. Jeżeli szarpniemy i szybko puścimy, wąż się wtedy blokuje. Sprawdzimy teraz, jak bęben będzie sobie radził z wciąganiem całego wyciągniętego węża. Bęben sobie poradził dobrze, ale oczywiście radzę asekurować sobie ten wąż przy zwijaniu, ponieważ przy takiej szybkości, przy tej sile możemy sobie rozwalić tam coś w środku. Jeżeli chcemy zdjąć ze ściany, schować ten bęben na przykład na zimę lub z jakichś innych powodów, no to po prostu wyjmujemy ten kołek, ściągamy bęben i chowiemy go tam, gdzie chcemy. Bez żadnych trudności, bez wykręcania śrub i tym podobne. Nasze pistolety. Powietrze schodzi, prosty strumień, rozproszony, tutaj nie wiem co to jest, rozproszony, mgiełka, konewka, no i rozproszony. Pistolet zamykamy po przełożeniu tej dźwigienki. Dodatkowy pistolet w zestawie. Regulujemy tylko strumień, odkręcając tutaj tą tulejkę. Sprawdzimy, jak się zwija, kiedy jest w nim woda. Troszkę wolniej, wiadomo. Spuszczam wodę. W bębnie słychać, jak bulgocze.
Jeżeli chcemy, to już po podlewaniu możemy odpiąć wąż zasilający i wyciągnąć ten zraszający. Wtedy wszystko nam będzie wypływało z węża. Krótkie podsumowanie na koniec. Oczywiście ten film to są tylko moje pierwsze wrażenia, krótkie testy, jak działa coś takiego. Natomiast przede wszystkim bardzo ważna będzie trwałość tego produktu. Czy na przykład po sezonie letnim ten wąż dalej nam się będzie zwijał, mechanizm w środku będzie działał prawidłowo, czy po prostu sam wąż gdzieś nie popęka od tych zagięć. Ogólnie samą ideę takiego urządzenia, sam pomysł uważam za bardzo dobry, ponieważ mamy wszystko fajnie uporządkowane, nie leży nam gdzieś wąż rozwinięty w trawie, często nam przeszkadza, kiedy kosimy, leży na gorącym słońcu, pęka, psuje się. Tutaj mamy to bardzo estetycznie i ładnie schowane w bęben, który również będzie się ładnie komponował z naszymi ogrodami. Napiszcie, czy używacie takich zwijaczy i co o nim sądzicie. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu.